Hej, witam Was. Dzisiaj kolejny filmik. Postaram się naprawić myszkę bezprzewodową. Co w niej nie działa? Kliki działają bez problemu. Rolka, kliknięcie też. Jednak przewijanie, dupa blada, nie działa. Także przeglądając strony internetowe, nie będziemy mogli przewijać sobie strony. Dopiero byśmy mogli przewinąć stronę po najechaniu na lewą stronę paskiem i przyciśnięciu lewego przycisku i sobie to regulować. Dlatego postaram się dzisiaj pokazać Wam filmik z próby naprawy takiej myszki bezprzewodowej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W ogóle to będzie pierwsza moja naprawa takiej bezprzewodowej myszki uszkodzonego kółka. Nie, przepraszam, już naprawiałem wcześniej. Ale nie kręciłem filmiku. Tak, robiłem kiedyś jakąś taką jedną myszkę. Tylko że tam akurat miałem ułamany ten bajer. Tam już myszkę wcześniej rozbierałem, żeby zobaczyć, jak ona wygląda. I pokażę Wam, na czym to polega uszkodzenie. Tutaj mamy te kółeczko. Jak widzicie, tutaj jest ułamany trzpień, który kręci tym tutaj właśnie kółkiem, które jest odpowiedzialne za przewijanie stron. I teraz jak ja sobie to rozkminiłem, żeby to naprawić. Jak widzicie, tu mam taką pałeczkę do czyszczenia uszu i myślę, żeby ją tutaj nałożyć na ten wałek po zeszlifowaniu go, bo on ma troszeczkę większą średnicę. Nałożyć go i wtedy dopasować jakoś tak tutaj do tego, żeby to weszło. Najlepiej jest, że jakbym to prawdopodobnie też klejem troszeczkę zakleił, tak żeby już to nie wypadło i obracało to. Tylko tutaj to działa w dwie strony. Tu mam grubszy ten wałek. Żeby to nałożyć, tą białą pałeczkę, będę musiał go podszlifować, nałożyć, wcisnąć, że tak powiem. No i potem z drugiej strony tej pałeczki muszę ją tak oszlifować, żeby weszło mi tutaj w to kółko. Troszeczkę tam kapnę klejem i jak będę kręcił rolką, to będzie obracało to kółeczko. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy uda się ta naprawa. Najpierw co będę musiał zrobić, to na pewno oszlifować sobie tutaj ten wałeczek. Także widzicie, to jest taka robota. Ja zapauzuję, żeby po prostu nie leciał czas na darmo, a jak już sobie mniej więcej to zrobię, to Wam pokażę, jak to wygląda i będziemy lecieli dalej z nagrywaniem. Dobra, słuchajcie, ja już mam to oszlifowane tutaj te kółeczko. Pilniczkiem to jest plastik, także tak myślę, że do 5 minut zabawy oszlifowane jest. I teraz co? Ten patyczek. Postaram się tutaj go włożyć, nałożyć do tego czpienia. Pięknie wszedł. I teraz co? Tutaj będę musiał sobie klejem to uszczelnić elegancko. I teraz tylko to, co mi pozostaje, to dopasowanie tutaj tego wszystkiego do zamacowania w tym kółeczku. Także ja będę musiał sobie jeszcze tutaj troszeczkę to oszlifować, bo raczej tego kółka nie będę powiększał, tak żeby wcisnąć ten biały patyczek w te kółko tutaj po lewej stronie. Jak mi się to uda, to wtedy pozostaje tylko już złożenie tego po sklejeniu i tak dalej. A najpierw to sobie oszacuję mniej więcej, ile musiałbym tego uciąć. Gdzieś tutaj. Czym to sobie zaznaczyć? Prawdopodobnie zrobimy to w ten sposób. No, myślę, że gdzieś tutaj, jak utnę, to będzie spoko. Dobra. Ucięte. Teraz najważniejsze jest to, żeby tutaj
zaszlifować tą stronę na tyle, żeby weszła mi w to kółko. W sumie to nawet mógłbym wyciągnąć tą całą płytkę. Byłoby mi łatwiej. O, super, dobra. Teraz mogę sobie to tutaj bardziej jakby dopasować. I zobaczcie. Teraz to muszę jakoś tutaj wcisnąć w te kółko. I będzie gitara. Będzie wszystko grało. Dobra. Ja oszlifuję sobie tą końcówkę i zrobię pauzę i lecimy dalej. Słuchajcie, zrobiłem troszeczkę inaczej, jednak troszeczkę tutaj jest więcej komplikacji. Tą białą pałeczkę dopasowałem idealnie tak, że ona jest tutaj na równo z tym czarnym kółeczkiem mniejszym po lewej stronie. Od drugiej strony uciąłem wykałaczkę i włożyłem ją tak, że wchodzi tam minimalnie w te białe i wykałaczka pasuje perfekcyjnie, ponieważ popatrzcie się na to. Teraz kręcąc tym kółkiem, obracam wszystko bez problemu. Klik działa. Jedynie co mi pozostało, to teraz to użyć jakiegoś kleju, żeby to się trzymało. Do tego celu użyję T7000. Powiem wam, że to będzie działało. To będzie działało, bo ten klej jest dosyć mocny. I teraz co muszę zrobić? Staram się wyjąć jeszcze raz tą wykałaczkę. Ona dosyć mocno siedzi tutaj. Widzicie, na czym to polega? Wkładając tą wykałaczkę tam w kółko, ona wejdzie tutaj. No perfekcyjnie. To jest po prostu perfekt. Nie sądziłem, że mi to tak wyjdzie. I teraz będę musiał na tą wykałaczkę tutaj na końcu właśnie, albo tutaj naniosę kleju. Włożę tak, że będzie wchodzić, wtedy to klej sklei. I to będzie wszystko się trzymało. Ale najpierw to sobie skleimy tutaj tą część od tej strony. Także nanosimy troszeczkę kleju na tą końcówkę. Ale kombinacje, nie? Żeby naprawić taką myszkę, czasami trzeba takie dziwne rzeczy robić. T7000, genialny klej, polecam. Dobra, pięknie. Teraz wezmę sobie tą końcówkę, tylko żeby nałożyć ją od tej strony, gdzie była fabrycznie. Superancko. Powiem wam, że to będzie trzymało, bo ten klej jak zaschnie, to jest dosyć wytrzymały. I to już mi tu się będzie trzymało po zaschnięciu. I teraz mega hiper będzie trzeba tutaj do środka trochę tego kleju wlać. Okej. Jest. Ja sobie go zamknę. On ma chyba 3 minuty tam, czy nawet więcej tego takiego bezwładnego czasu. Nie, 3 minuty, no, jakoś tak. I teraz, uwaga, wkładam wykołaczkę. Najpierw to sobie przyłożę tutaj do kółka. Zobaczyć z drugiej strony jest. Okej, pięknie. Pięknie to wyszło. Działa. I teraz tylko pozostaje mi zrobić tak, że muszę tą wykałaczkę tutaj sobie obciąć. I myszka będzie naprawiona. Oczywiście nie jest to jakieś super profesjonalne podejście do naprawy. Taka partyzantka, powiedzmy, ale mi chodzi o to, żeby ją tak. Super. Ucięte. I zaraz wiecie co?
No działa. Chodziło o to, żeby to kółko się obracało. Dobra, elegancko. Zobaczcie, jeszcze raz postaram się jakieś takie zbliżenie zrobić. Wykałaczka się obraca razem w tym. I zaraz ją przetestujemy na stronie internetowej. Ja ją złożę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Niby taka myszka, warto ją naprawić. No szkoda by było ją wyrzucać przede wszystkim. Aha, tu mi wchodzą dwie baterie małe. To weźmiemy od tej myszki, co ja mam. Dobra. Teraz pozostała mi ta śrubka do wkręcenia. Wiecie, to jest taki filmik po prostu, żeby pokazać niektórym jakąś tam możliwość naprawienia takiej myszki. I teraz, ja tutaj mam myszkę sprawną. Wyciągam ją. Wyciągnę sobie baterię. Włożę do tej myszki, którą naprawiałem. Ok. Teraz to podłączę pod USB-ka. I powinno mi tą myszkę wykryć. Gdzie tu jakiś wolny jest USB? No podłączymy pod USB 2.0 obok. O! Konfigurowanie urządzenia 2.4G mouse. OK. Dobra, zobaczymy, czy ona. Urządzenie jest gotowe. Skonfigurowane, gotowe do użycia. Dobra, powiem Wam tak. Przełączę się na Firefoxa za chwileczkę, żeby zobaczyć na stronie, jak to w ogóle działa. Tylko co by tu otworzyć? Gotronika stronę otworzę sobie. Ok, przełączam się na Firefoxa. Firefox. Chrome, Firefox, ok. Dopasuj do ekranu. Dobra, teraz widzicie, że jestem na Firefoxie i testuję rolkę. Działa. Perfekcyjnie działa. Idealnie. Nie wiem tylko, jak długo to będzie działało. Mam nadzieję, że jak najdłużej, bo to wiecie, wykałaczka. A nie, wykałaczka tam będzie się działała w tym akurat bez problemu cały czas. Nie, podejrzewam, że nic się z tym drewienkiem tam nie stanie, bo to tylko się obraca. Zaklinowało się w tym kółeczku, także jedynym najsłabszym elementem to jest właśnie ten plastikowy od pałeczki do uszu element. Ale jak widzieliście, skleiłem go do kółka i do wykałaczki, także powinien się trzymać. Kliknijmy sobie. Klik działa. Teraz jak daję, był to przewijam do góry, jak myszką jadę, to jedzie do góry. No i słuchajcie, no co no, myszka naprawiona. W sumie całkiem spoko działa. Prawe kliknięcie, działa. Jak sobie wejdziemy na jakiś przedmiot, działa. Zaznaczanie, wszystko elegancko. Przewijanie działa. Jeszcze Wam pokażę. Postaram się wrzucić tutaj na Firefoxa podgląd z tego, także to sobie skopiuję. Urządzenie do przechwytywania. Kopiuj Firefox. I teraz damy tutaj wklej, odniesienie. I teraz zobaczycie, że jak ja sobie pomniejszę ten obraz. O, w ten sposób. I zobaczcie, teraz jestem na Firefoxie. Myszka
Wszystko działa. Co prawda, nie jest to jakaś naprawa wybitnie ambitna, ale satysfakcja jest z tego, że się naprawiło myszkę. Serio. Satysfakcja jest. Mam nadzieję, że jakieś tam informacje komuś się przydadzą z takiej naprawy. A jak ktoś naprawiał też takie myszki, to powiedzcie w komentarzu, jak wy to sobie tam naprawiliście. Ja akurat użyłem takich przedmiotów, które miałem pod ręką, powiedzmy. No i to działa jak na razie. Ten klej na razie się jeszcze pewnie tam utwardza. On się po 24 godzinach utwardzi. I to by było na tyle. Jeszcze sobie tylko usunę tutaj z Firefoxa to. Tak. Dobra, kończę na tym filmik. Myszka naprawiona, działa. Pozdrawiam, trzymajcie się.